Jest rok 2010. Jestem totalnie bez formy, zestresowany. Nie mam absolutnie wydolności. Do tego stres, palenie papierosów i nerwy. Jest rok 2012. Wrzesień. Kończę swój pierwszy maraton. Jest rok 2014. Sierpień. Kończę Ironmana. I wiesz co? Co mi tak naprawdę pomogło? Odpowiednie ustawienie celu, zdefiniowanie tego celu, ale także rozłożenie i planowanie w czasie. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, to musisz sobie założyć dany cel, ale też musisz zaplanować realizację tego celu w czasie, drogi do tego celu w czasie. Nie może być tak, że nagle w ciągu jednego dnia napiszesz całą wielką książkę. Nie może być też tak, że w ciągu jednego dnia zrobisz trening do maratonu. Nie zrobisz. Tak samo jest ze szkoleniami online i z każdym większym projektem. Jeżeli planujemy dom, zdajemy sobie sprawę, że nie wybudujemy tego domu w ciągu jednego dnia. I właśnie w tym materiale opowiem o odpowiednim planowaniu. Jeżeli chcemy zrealizować przedsięwzięcie, powinniśmy odpowiednio założyć nasze aktywności w czasie. Czy to będą treningi, czy to będą aktywności związane właśnie z przygotowaniem czy realizacją danego projektu. I tutaj mamy dwie metody, które możemy zastosować. Pierwsza metoda jest taka, że w danym dniu określamy sobie dany cel i możemy realizować w ramach naszego wolnego czasu. A druga zasada jest taka, że robimy tak zwane, sporządzamy time blocking w kalendarzu. Pierwsza jest lepsza, bo jest bardziej elastyczna, a druga wymaga większej dyscypliny. Czyli na przykład time blocking danego dnia to jest tak. Wstaję rano o 5, robię 15-kilometrowy trening, o 7 wyjeżdżam z dzieckiem do szkoły i do pracy i o godzinie 8 zaczynam pracę, o 16 kończę pracę, o 17 jestem w domu już po obiedzie i od 17 do 20 piszę książkę. A później mam czas, godzinę dla dziecka i odpoczywam. Tak mniej więcej wygląda time blocking. I wiadomo jest od razu, w którym przedziale mam czas na realizację danego przedsięwzięcia. Jeżeli jesteś w zależności od tego, czy masz większą dozę samodyscypliny, czy mniejszą, to realizacja celów może wymagać obrania którejś z tych dróg. Ja zwykle obieram sobie tą pierwszą drogę, czyli w danym dniu mam zrobić to i to. I jeżeli na przykład nie czuję się na tyle dobrze, czy w formie, w danej chwili to na przykład zrobię sobie, nie wiem, przerwę pół godziny, godzinę, pójdę się przespacerować i wszystko gra. Ale jeżeli mam takie zadanie, które jest dla mnie niezbyt przyjemne, to sobie obieram time blocking i wtedy w danym dniu, w danych godzinach siedzę i realizuję dany cel lub realizuję inaczej, na przykład i na dany trening. I każde przedsięwzięcie, skuteczne przedsięwzięcie wymaga właśnie odpowiedniego planowania w czasie. Zatem, jeżeli chcemy zrealizować noworoczne postanowienia, powinniśmy zaplanować dane aktywności w czasie i też swój deadline, swój czas realizacji przewidzieć. Przykład. Chcę zapisać się na maraton w kwietniu, w połowie kwietnia powiedzmy, czyli już powinienem się zapisać i rozpisać sobie treningi na dane dni. Zwykle w weekendy mam dłuższe biegania, w środę robię siłę biegową, w poniedziałki luźne wybiegania, w czwartki i we wtorki na przykład gimnastykę siłową i tak dalej. I to w konsekwencji suma tych małych aktywności pozwala osiągnąć duży cel. Ja bym nigdy w życiu nie osiągnął Ironmana, nie ukończył, gdybym nie umiał pływać. A właśnie nie umiałem pływać jeszcze 2 lata przed ukończeniem Ironmana, ale chodziłem co tydzień w niedzielę o 7 na zajęcia pływackie. Także jeżeli chcesz zrealizować dany cel, musisz sobie rozłożyć w czasie aktywności, obrać datę realizacji i także przyjąć właśnie, jaki system tych małych kroków chcesz prowadzić. Życzę Ci osiągnięcia celu i dziękuję serdecznie za uwagę.